Runda druga. Zobaczmy, z kim się będę teraz mierzyć. Starfighter, Gidia, no nie jest mi jakaś znana, ale ciekawa racing w tytule. 11 milionów 300, no to tak niecały milion ma mniej ode mnie, to jest dużo. Ale w każdym razie gielki ma wszystkie. Jak widzicie, Jar Jar Binks jest na dziewiąteczce. Zobaczmy, jak tam Galactic Republic od razu. Nie widać jeszcze Queen Amidali. Tutaj jest Relic 3, 1 Omicron. A który dał? Ten Unique Loyal Bodyguard. Qui-Gona i Padawana zrobionych nie ma, więc kryształy poszły w Jar Jara, ale Master Qui-Gona już nie. Zobaczmy, co nam boty powiedzą. Tak, na relikcie, znaczy na reliku piątym ma 24 postaci mniej, na siódemce za to ma więcej o 8, na ósemce ma no, mniej o połowę nieco ponad i na dziewiątce ma tylko 5 postaci. W obronie broni mu się 1800, to taka średnia ilość, trochę mniej ma postaci na girze 13. Jeżeli chodzi o mody, to 6-kropkowych ma mniej, plus 10 speed ma mniej, plus 15 sporo mniej, plus 20 też dużo mniej, plus 25, no to już przewaga nie jest tak znowu duża. Commandera Soketano ma mia szybszą o 11, Darth Bane'a ma też wolniejszego, obrażeń na nim ma mniej, Bo-Katanę ma dużo wolniejszą, tylko gear 8 na padawanie. Jar Jar 331 speed, wszystkie 3 omikrony. No i widać kierunek, jakim to powinno iść, czyli raczej wszystkie 3 omikrony temu Jar Jarowi trzeba będzie dać. No i relikt 9 myślę, że raczej też z racji tego jednego z tych omikronów, który tam mówi, że co 3 poziomy więcej shield generator ma tych staków swoich. Już pod Grand Arenę ma aż 32 omikrony, a 6 tylko ma do Territory Wars, więc kolejny jakiś przeciwnik, który głównie Grand Arenę się zajmuje. GL-ki wszystkie ma szybsze poza SLKR-em. Szybszy oczywiście Rados, więc oczywiście omikron na nim jest. Co on dawał w obronie? Mamy tak, Jabba, Rejka, Bosnas z Phalanxem i Jar Jar Binksem. I co ciekawe, Treya pokonała i to aż za 57 banerów. Ciekawe. Leia Organa, Lord Vader, Kelleran Beck, Dark Trooper Moff, Gideon, Finn, Padme Amidala, Tusken Chieftain, Qui-Gon, Admiral Trench, Executor, Negocjator Rados, Rex, CLS i nieszczęsny Grievous, ale o, z B1-ką, a nie z nieszczęsnym Stapem, na którego przegrałem ostatnio. Przez to może warto by było Leia Organa wrzucić do obrony, bo chyba mi tak bardzo nie będzie potrzebna. No ale z drugiej strony ma Queen Amidale, no ale Eternal ją pokonuje. No i tych gielek kilka, no i jeszcze jest Bosnas, ale którego niby Treya pokonuje, ale Treya wolę sobie grać na Padme. No może zostawię obronę taka jaka jest, Leia Organa sobie zabiorę do ataku, no i zobaczę co będzie, ale raczej nie będzie to łatwa walka, gdyż i Queen Amidala w obronie, chociaż nie w najmocniejszym teamie, ale też Jar Jar Binks w obronie, więc trzeba będzie jakoś to wszystko przejść. Leia Organa chyba dość sobie radzi z tym Jar Jar Binksem, więc może na niego zagram, jeszcze zobaczymy co będzie w ataku. Sprawdźmy, jak wygląda sytuacja na polu bitwy. Przeciwnik jeszcze nic nie grał, a wystawił generalnie to samo co miał w historii. Czyli tak jak i ja, Padme z Queen Amidalą, jeden Omikron, Finn, Soldo i Zori. Potem mamy Kellerana Becka, Dark Trooper Moff Gideon i Admirał Trench. A na dole czeka dość ciężkie pole. Mamy tak, Lord Vader, Leia Organa, Jabba,
Bossa z Jar Jarem i Rejka. Zacznijmy może od Bossa. I tutaj Datacron taki, co powinien być. Chociaż Accuracy to nie wiem, czy im się tak bardzo przydaje. Zagram tutaj dość mocno. Nie będę próbował chyba Bokataną. Jeszcze raz tylko zerknę, jak to wygląda. Czy ta Bokatana tam jakieś ma szanse? Chyba z tego, co pamiętam, takie dość niskie. Phalanx i Jar Jar. Zresztą i tak trzeba czymś na Lorda Vadera zagrać, więc to jest to. No tym teamem pewnie bym próbował, ale raczej nie ma potrzeby, bo i tak Bo-Katana musi Lorda Vadera pokonać. A tak to za bardzo nie mam wiele pomysłów, co z tym fantem zrobić w postaci Jar Jara. Jaki Datacron wam dać? Coś z Light Side. No, ten wygląda dobrze. Nie jest Bulkronem, więc też spoko. Relikt 9 na Jar Jarze. No cóż, taki relikt trzeba będzie mu zrobić, jak tylko go odkryje. Dobra, i zaczynamy odchowanie Drogana. I właśnie ten Phalanx nieszczęsny tutaj tantuje. Dispel zróbmy. No i atakujemy Shield Generator. Damage Immunity wszyscy trzej. Nieźle. Okej, jedziemy dalej. Już niewiele tam brakuje. A chyba drugim skillem powinienem, bo on ma wtedy chyba trzy ataki, a tak to tylko dwa z basica. W każdym razie muszę szybko w miarę zagrać, bo tutaj czas goni. Trzeba dwa shield generatory pokonać. Może tak. Dobra, jest drugi. Okej. Pięć staków zostało, ukryjmy może Artuditu. No właśnie, troszkę więcej ataków. Trzy staki. I... Dodge. Spoko. Bywa i tak. Trzy minuty pozostają. Dobra, shield generator padł. Dobra, jedziemy. No, niepotrzebnie w Bossnasa chyba atakuje. Raczej tu powinienem. No, nie zdążyłem, żeby mu protection wyłączyć, ale... Ach, jakbym wcześniej zaatakował w tego Phalanxa, to byłoby lepiej. No cóż, Deathmark i poszedł Jar Jar. Ja się zajmuję mocno Phalanxem, dlatego że on ma coraz więcej health in dalej, ale no, oni mają bardzo mało health z drugiej strony. Cool. Git. Super. No to jedziemy dalej. Po kolei Ando, Datacron, Bulkron, trochę Armor Penetration, trochę Crit Damage. A, warto byłoby, żeby on podciągnął ten Datacron, bo dobre statystyki naprawdę ma. Dobra, co ja sobie daję? 4 Bulkrony, 5 Bulkronów. Jeden bym sobie wziął, co? Na taką walkę wolałbym nie oszczędzać, chociaż niskie relikty na nich ma. Albo reliki. Reliki może będę mówił. Bo nie zawsze jest sens wszystko tłumaczyć. Hmm.
To nie jest najlepiej. Przyznać to trzeba. Lordzik z ultem, Maul z 5 stakami. No nie jest kolorowo. Muszę Maula zdjąć, bo inaczej będzie ciężko. Dobrze. Dobra. Jest ability block, spoko. Dobra. Zostaje tylko Lord, tylko moi ledwo stoją. AIGK nie ma. No nic. Została sama Bo-Katan. Wow. No to raczej go nie pokonam, ale pechowo poszła ta walka. Strasznie pechowo. No, po to był ten Armor Shred, żeby może go gdzieś zaraz udało się pokonać. Trzecim skillem bym go jeszcze nie zdjął. No, ach, podniósł mi cooldowny. I mam healing i immunity. No, jak widać, jeszcze nie. Troszkę brakuje. Oj, przegram tę walkę. Och, udało się szczęśliwie. Ojejku. Strasznie ciężka walka była. Ło. Mimo tego, że trzeba pamiętać, że bulk król miałem. Ło, naprawdę było ciężko. Naprawdę ciężko było, ale się udało. Oszczędzone dzięki temu 20 banerów. Tutaj. Sit. Ta trójka. A tutaj mamy co? Bulkrom i ograniczony damage. Trochę armor penetration, offense, crit avoidance. No, wracając do tej walki Lordzika z Bo-Katan, z Lordzikiem. No to tam by wystarczyło, żeby ten Tatakron miał trochę mocniejszy, wtedy bym nie przeszedł. Tak to się troszkę fuksło. A, trzeba było Drogana zastanawiać. To był błąd. O, chociaż mniejsza Bulkrona i tak Bejnych. Yeah. Smacznie. Okay. Szybko i sprawnie. 5-8, bardzo dobry wynik. Żaba. Tutaj tak, SLK, Air Hackscrew. I ta Tatakron dla SLKR-a tym razem zagram. A, nie ma bulk kronu. Ale i tak niestety Żaba. Nie padnie niczym innym niż gielką za bardzo, chyba że na dwa razy Night Sisters, ale trzeba mieć Omikron na Merin i potem dobitka na przykład Aprą, ale chcę wszystko na raz. No, tego się właśnie spodziewałem. Armor Penetration tak strasznie zjada. Och. Kurczę. Walka mega szybka. Dobrze, no to Sir SK i Tyrion Malikos. I Tatakron jakiś bulk kron ostatnio brałem.
ten Armor Penetration, spoko. No będzie dzisiaj mniejszy niż ostatnio, bo ostatnio grałem z Armor Penetration właśnie tamten datakren dla SRK-era, co miał 200. Tutaj znowu muszę się przebić przez Rage Jedi Training. Może zastanuję sobie Bena na start, żeby we mnie nie uderzył Armor Shredem na sam start, a potem idę w tą panią. O, więc może tak od razu. Target tu na razie. Niech sobie obija. Teraz stan tu. Wow, mocne obrażenia. O, Rage Jedi Training już poniżej 100% HP. No to spoko. Ach, szkoda, że nie uderzył akurat Malikos dwa razy. Bo już by właśnie było to wcześniej troszkę. Dobra, Ben się chyba już nie wskrzesi. To trzeba tutaj atakować w środek. Nie ma na co czekać. I super. Strasznie szybka walka. Szkoda, że statek nie przyleci, bo by mi wszystkich wyleczył. Ale nie będę narzekać. Tak jest ładnie, tylko Seer nie ma full protection. 5-6. A przez pierwsze pole udało się przedrzeć, chociaż no. Walka z Lordem Vaderem nie była zbyt prosta. Bo-Katan. Bo-Katan, Grievous, CLS, Rex, Qui-Gon. Czyli nie ma tu skenów. No i muszę się zastanowić, co z tą Bo-Katan zrobić, bo niezbyt jestem na nią gotowy, bo tutaj wcześniej trzymał tu skenów. Teraz ma Bo-Katanę. No dobra, no to trzeba trzeba przemyśleć dobrze, co zrobić. A z tą Bo-Katan chyba nie będzie tak łatwo. A jakoś... O, Rex na szczęście bez bulk kronu, więc może coś się uda wymyślić, żeby tak za bardzo tych gielek tak mocno nie używać, a żeby jednak wszystko spadło na raz. No nic, trzeba siąść i pomyśleć, co z tą Bo-Katan przede wszystkim zrobić. Dobra, jest jakiś pomysł na tą Bo-Katan. Ciekawe, jak on wyjdzie. Tutaj da się niby nie gielkami to zrobić. Mianowicie... tym lukiem, tym permitem. Będzie po Jedi posortować. No, jak to wyjdzie, to będzie naprawdę spoko. Ale tych walk, które tutaj były, jest kurczę mało. Permit tu pewnie mocno pomaga. Na szczęście nie ma tam bulk kronu po drugiej stronie. I tak. Który z tych Jedi Kronów? Raczej ten. Takie coś specjalnego. No to zobaczmy. Sam jestem ciekawy. Mam nadzieję, że mi to wejdzie. Tutaj atakować drugi raz będzie dość ciężko. No muszę to. Kogo tu atakować? IG-ka czy Bo-Katan od razu? Raczej Bo-Katan, co? Słabo. Spróbuję w IG-ka, bo widać, że ona raczej szybko padnie, a bez niego tu będzie raczej łatwiej. Ach, jeszcze nie chcę. Paść, dużo health ma. A, Savior. No tak, ale jakbym poszedł w Bo-Katanę, to też ten Savior by poszedł. No, przetrwaj, Luke. Przetrwał, ale healing immunity ma. Dobra. No raczej tu. I liderka. To. No, stan teraz ich na 100% zatrzyma. Super. Super siadło. 5-7.
A przez chwilkę był strach, że może mi luk padnie, ale na szczęście wytrwał. No dobra. Co mam na Qui-Gona, Lorda Vadera? A, jakiś dyktatakronów z dołu. Tutaj sobie spokojnie poradzi. No i oczywiście Vanakina od razu. Tak. 10 dot. Dobra, no i Qui-Gon tylko został. 9. Dobra, Qui-Gon CLS Rex. Znaczy nie Qui-Gon, tylko Grievous. Tutaj niby Apra ma działać, tak dużo nawet procent ma, target lock, offense, health 13%, nie mało. No zobaczmy. Są twoje druidy. Dark Sides. Bo dzisiaj trochę teamów Dark Side potrzebuje, a Bull Krone mam całe dwa. Kajmy albo offense, albo crit damage. Co jest z crit damage? Z crit damage są te bull krony. O, ale tu jest zarówno penetration, crit damage. To może to. Jest na szczęście po drugiej stronie B1, a nie stab. Jakby tu był stab, to bym miał duży problem. Spaw droidzika. Oczywiście. Ten skill, czy debuff, którego nie wolno wymawiać. Basic i pożegnamy IG-ka. Super. Dobrze. Nie poszedł mi w inne droidy. Tamtego nie żałuję. No, tego żałuję. Basic, bo to będą trzy ataki. Jeszcze jedna tura. Dobra. Chyba, że dispelu nie robi Apra. Raczej bym zaatakował. No nie, basic. Trzeba tego B1 skończyć. Bo nie jest kolorowo. Ach, ten healing immunity mnie strasznie boli. No i Apra nie ma teraz spawnu droida. Jak pójdzie Grievous w środek, to przegram. No nie poszedł, ale muszę jeszcze jedną turę wytrzymać. Nie wytrzymała. Och. No nic, niestety wtopa. Z Bulkronem jakimś to by to pewnie poszło. No ale tego nie miałem. Ach, szkoda. Znowu po pana Grievousie. No trudno, bywa. Niedużo tam brakowało, żeby robić. To. Szkoda, bo niestety wtopa. Znowu, jeżeli bym przegrał przez Grievousa, to by był smutek. Ale nic, jeszcze przeciwnik nie grał, a naprawdę dużo w obronę zostawił. Więc może jest jakaś szansa wygrać. Nie chcę kontry od CLS-a. Pięćdziesiąt sześć momentum. Jeden z głowy. Dał jeden. Okej, okay, translation zniknięte. Ładny stan wsiadł do Urura. Oj, nic.
Rex. Może zostawię te dwa teamy na później, jakby coś się jeszcze na górze nie udało zrobić. Wrócę tam później. Zacznijmy od Padme. Och, tak. Genosian. Separatist. Czy Tybulkron mi jest potrzebny? Chyba nie. Markt nie, bardziej przeszkadza. No, to może być Elfsteel bardzo dużo. Mocno, mocno się przeciwnik obstawił w obronie. Szkoda, że tego Grievousa nie wyszło, bo tak wydaje mi się, że raczej pozostałe teamy będę w stanie pokonać na raz. Wolną tą Queen Amidala ma, jak Padme ruszyła przed nią. Może tak. Czemu nie? Ja, protection up pozdejmowane. To pewnie tu jest ten Brood Alpha głównie. Trochę jeszcze zaczekam na ult. Raczej basic po prostu. To mi nic nie zmienia. Leczmy w Rudolfę. No byle ten decoy nie padł za szybko. Sporo courage ma Queen Amidala, ale nie zdąży się jej to przemienić. Znaczy ten, nie zdąży raczej nic z tym zrobić. Chyba że decoy padnie za szybko. O, nie. O, spoko. Dwie minuty 40 sekund. No nic, chyba do ultimate'a będę musiał doczekać. Kolejnego. Może no, żeby ten special na nim cooldowny spadły. Trochę to potrwa. Dwie minuty czasu. Raczej zdążę. Cooldown z o jeden w dół. Półtorej minutki, no. Cztery. Ani raz szok na Padme nie wszedł. A to tam chyba przez jej unik. Protection up ma w sumie cały czas. 5-6. Pin. Tak.
Sionylus. Takron. Jakiś taki, który właśnie pomija. Może pominąć tamty. I Isolation wolałbym rzucić w Fina, więc trochę zaczekam. Gram bez Savage'a, ale właśnie pewnie chodzi o to, żeby właśnie bez Savage'a grać, ponieważ Sion ma Dispel. A, trochę błędnie zagrałem Nilusem, bo powinienem iść tutaj dalej w Holdo, bo bym Dispel zrobił, ale chyba bez znaczenia. To robię celowo, żeby zdjąć jej full HP. Bo trochę będzie to długo trwać. No niestety Sion teraz stanie. Chociaż no stan przecież on sobie ściągnie. Muszę tylko jeszcze przez Zori przejść. O. Dobra, no i zostaje Finn. A Finna będę mógł cały czas atakować, bo ma Isolation. Dobra. Tak. Walka dzięki temu się mocno raczej skróci. Bo mniej tur będzie mieć Zori. Okej, okay. No i Holdo tylko została. No nieważne, lepiej nie zagram. Chyba, że Treja. Nie Nilusowi obniży cooldowny, ale chyba tak zrobiła. No, szału nie ma jakiegoś. Tu będzie dość trudna wojna, ale niby na 100% idzie Dark Trooper Moff Gideon ze Scoutką i Gideonem. Jestem w sumie ciekawy jak się okaże. No raczej tu muszę bulk Kron. Ma dużo armor penetration, więc to. Jedziemy, zobaczmy. Sam jestem ciekaw jak to pójdzie. No i Gielek już nie mam, żeby się tutaj za bardzo. Żeby za bardzo tu jakoś walczyć. Gielkami, jak właśnie Jedi Masterem Luke'iem, bo ten już swoje zrobił. Znaczy zrobi, bo na Rexa chce nim zagrać. Więc muszę GK atakować. Znowu oczko. I znowu oczko. Nie to, to. Speed down, ale już zdjęte. Okej, powoli, ale do przodu. No Gideon zaraz spadnie. Dobra, jeden mniej. Tylko wiadomo, jak klepie kogoś innego niż Beka, to on będzie zyskiwał trzeciego poziomu offense i speed. Ale raczej myślę, że trzeba Ahsokę Tano najpierw pokonać. Dobra, no i Armor Shred. Tutaj jest zawsze spoko. Pegoszko sobie zdjął. I oczko. O. Dobra, oczko zdjęte i Savior. Tyk. Speed up.
Armor Shred. No, walka raczej na dość spokojną wyglądała. Jeszcze 57 banerów na koniec. No, tutaj będzie trochę kasyno. Sidiousem chcę zagrać. To potem City na City, dobra. No, jak mnie skautka nie zdejmie, to to wygram. Ona tutaj największy damage ma, chociaż Moff Gideon też nie jest słaby. No, Armor Shred na start, więc zagrał najlepiej jak trzeba. Taki spell od skautki. Dodge, a szkoda. Kolejny Armor Shred. Ten ma już 5. 7 nawet. 8. Razem go wskrzesi. Dwa. Trzy. Zdispelował. Dwójka. Ach. Trzy. Cztery. Ach, niewiele zabrakło. 5 ma skautka. No. O, udało się. Nawet spokojnie poszło. Trench. A, trójka. Crit chance, offense. Nie ma tutaj Łota Tambora. Idę tak, Kron. Nie będzie Bulkron. Ale chyba teraz żałuję, że nie użyłem Bulkronu z Aprom. Bo możliwe, żebym tam wygrał. Jakbym Bulkron użył. A tutaj chyba nie jest mi aż tak bardzo potrzebny. No właśnie. No trudno. Jakbym ich miał więcej. To też by było spoko. No wtedy bym tej Aprze nieszczęsnej dał i pewnie by tam przeżyli. Ale tutaj zjada wręcz tego Newta Genreya. Pięknie. Dobra, dało się na górze. Trzeba wrócić na dół. Rex. I tak. Co więcej? JKR-a też miałem, może tym JKR-em z Grandmasterem, Jodą i Bastillą trzeba było na Grievousa zagrać. Nie będzie Cam. Grandmaster chyba dadzą radę. Może być Bulkron. Ach. Może niepotrzebnie tą Aprom zagrałem. Może trzeba było JKR-em. O nic, już się nie wrócę do tej walki. Teraz muszę tylko jeszcze raz tego Grievousa pokonać. Ale szybko. Ale to nie są Bulkrony, więc... Dlatego tak padają. Kolejne 5-7. Dobra, no to co? Grievous, no to tu zapomniałem, że Malgusa mam. Jeszcze. Znaczy no, zapomniałem. Nie miałem go zaplanowanego nigdzie. Ale może z może Malgusem by poszło lepiej niż Aprom. Kto wie. No teraz nie mam zbyt mocnych Jedi już. Sobie zużyłem wszystko, więc to musi być raczej ten Malgus już. Mark nie, nic nie zmienia, ale bardziej dla pozostałych statystyk wezmę ten Datacron. Full prot przynajmniej na wszystkich, więc
Więc chociaż tyle, ale no 20 banerów do tyłu. Co my tu mamy? Executor, negocjator, Radus. No dobra, Profundity, Chimera. Co tu zostaje? Negocjator. Dobra. No nic, jeżeli przeciwnik przejdzie wszystko na raz, to wygra. Jest ku temu szansa. Chyba, że gdzieś się potknie, to ta szansa wróci. Już jestem. Idziemy tu. I... Co? Da się go pokonać? Dobrze. O, dobrze. Y-Winga poszedł mocno. Outrider. Teraz tak, Basic. Phantom 2. Super, asysty siadły teraz. No. Dodge niestety na balkonie. Teraz tak, super siadło. Czy się uda w miarę szybko pokonać tego Huntstuta? Super, siadło i asysty. Złoto. No, prawie. Niewiele zabrakło, żeby to pierwsze życie mu szybko spadło. Super komputer. Dobra, executor odleciał. To tutaj będzie te 74. Tak jest. Dobra, Empire. Oj. Skład taki jak zawsze raczej, co? Czyli kto był trzeci? Vader? Tak, Vader. Defender, Interceptor. Dobra. Tyle wystarczyć powinno. W zupełności wręcz. Też powinny być dobre banery. A, ten będzie się leczył, nie rzuci AOE. We mnie interceptor chodzi. I najważniejszy statek pokonany. Odleczymy troszeczkę. Ahsoka Tano. Okej. Boru tutaj. O, niezbyt specjalny ten dispel będzie. Ale zawsze coś tam da. No to wiadomo, defenderek, pokonujemy Y-Winga. Pora się za Ahsokę zabrać. O, nie tu, tu powinienem Vadera. Ten skill raczej użyć, ale... No i Vader, dwa banery odzyskane. Hit. 1-3, dobry wynik. Dobra, Radus pozostaje. Dobra, i zerknijmy. Jaki team? O tak.
A, klasyczny skład. Maruder. No dobra. Y-Wing trzeci, tak? Okon tylko wystarczy niby według historii. 100% to też zaryzykuję. Każdy baner się może przydać. Jeżeli gość wtopi raz, to może być bliski wynik, więc każdy baner się przyda. A na razie na tych statkach naprawdę bardzo dobrze idzie. Cóż on za reliki ma na tych rezystansach, że ten Falcon na strzała padł. Znaczy no, powiedzmy na strzała, ale od razu, to rzadko się dzieje. Na razie basic, dispel sobie zostawię na później. Oczywiście Plo Koon. Termiter i lecimy dalej. I Y-Wing teraz dispel zrobi. Będzie łatwo ten Star Fortress pokonać. Kama Pence. Okej. Tant niech ma Critical Hit Immunity. No. Teraz się udało. Borą ukryty. Kama Pence. Czemu tutaj użył tego leczenia na Kama Pensa, nie na Po? Dziwne. Anakin nie ma wyboru. No i koniec walki. 7-4? 7-5. No, statki poszły naprawdę bardzo, bardzo dobrze. 2057. Ach, jakby nie ta wtopa, to by, kurczę, ładny był wynik. 2070 jakoś. O, ciekawie, ciekawie było. Jakbym dał leje w obronę, to bym chyba nie przeszedł tej jego obrony. Szkoda tego Grievousa. Ach, może jakbym użył Malgusa, to by było spoko. No ale według SWGOKiG tam 90% chyba było jakoś na tę walkę. Ale jakbym pewnie użył Bulkrona, którego do Maula jednak nie potrzebowałem, to by poszło to ładnie. No cóż. Dwie możliwości miałem, jakbym z nich skorzystał, to może bym wygrał za pierwszym razem. No ale nic, myślę, że jest tutaj jak najbardziej szansa na wygraną. Muszę poczekać teraz tylko, co zrobi przeciwnik. Pora podsumowania. Przeciwnik grał praktycznie na sam koniec. I jak widzicie, udało się wygrać. Wygrałem, ponieważ jedna wtopa się pojawiła tutaj na flocie separatystów, więc można powiedzieć, ja wtopiłem na Grievousie i on też, tylko troszkę w innym miejscu. No ciekawe z tym Grievousem, bo w poprzedniej rundzie wtopa, w tej rundzie wtopa i teraz jeszcze przeciwnik też wtopił na flocie, ale w flocie Grievousa, więc można powiedzieć, troszkę mi się upiekło. Ale cóż, no jak nie umie grać statków, no bo no nie łudźmy się, w Kyber 1 raczej na flotę separatystyczną to się wygrywa po prostu i tyle. Ja nie mam nie wiadomo jakich reliktów na nich, więc cóż, może mu się noga pominęła, może po prostu RNG nie siadło, albo nie wiem, telefon zadzwonił ktoś, zdarza się, więc można powiedzieć, że mi się fuksło tym razem. Więc jestem, można powiedzieć, zadowolony, ale cóż, no to wtopa na Grievousie się no nie powinna pojawić tam pewnie. Powinienem raczej nie apron grać, tylko Malgusem i by pewnie poszło, no bo nie miał stapa, więc no nie powinna ta wtopa raczej się pojawić, ale pojawiła się, no i trudno. Ale finalnie udało się wygrać, więc przynajmniej jedna runda, bo następnej mi się wydaje, że raczej nie wygram, bo już znam oczywiście przeciwnika, no bo czekałem długo na to, aż przeciwnik zagra. Scav Patrol, Gildia 14 milionów, Galactic Power mnie czeka, więc
Raczej nie spodziewam się wygranej, ale jak będzie, to się przekonacie w następnej rundzie. Więc tyle teraz. Jeżeli macie jakieś pytania, to jak zwykle można zadawać je w komentarzach, albo w opisie do tego filmu znajdziecie link do serwera Discord. Jeszcze po drodze, w międzyczasie, bo Conquest się zaczyna w poniedziałek, to takie szybkie omówienie Conquestu jeszcze się pojawi jutro, czyli w poniedziałek. No i potem oczywiście film z ostatniej rundy Grand Areny, czy w tym sezonie, no i ostatni to będzie Grand Arena z tymi 3v3 Grand Arena z tymi niebieskimi datakronami, więc można powiedzieć, będzie można od nich odpocząć, ale będę strasznie tęsknił nad datakronem Bane'a. Nic, nie przedłużam, tyle teraz, no i widzimy się w kolejnych filmach ze Star Wars Galaxy of Heroes.